Dzień dobry, cześć. Cześć, wszystkim smacznego. Więc ja zacznę od pytania do was, bo chciałem się rozeznać, na ile jesteście już w game devie, na ile jesteście zaangażowani, jakie macie doświadczenie. Więc pytanie, czy ktoś z was wydał już swoją pierwszą grę na przykład, albo był w studiu, które wydało? Okej, okay, raz, dwa, trzy. Komercyjnie, tak, że ludzie płacili pieniądze, dobra, super. Kolejne pytanie, ilu z was już pracuje przynajmniej rok w game devie? Na jakimkolwiek, albo obok game devu, cokolwiek. Dobra, czyli rozumiem, że ci, którzy nie ponieśli rąk, dopiero planują zacząć pracę w game devie albo coś z tym zrobić. Dobra. Spoko. Więc tytuł mojego dzisiejszego wykładu, zrób to sam, jak wydać swoją grę na wszystkie możliwe platformy pod słońcem. Będę opowiadał głównie o swoich doświadczeniach i będę bazował na tym, co na drodze, którą ja przebyłem z jedną grą, którą do tej pory wydałem, ale wydałem ją na wszystkie możliwe platformy pod słońcem. Dziękuję. Dziękuję. Więc ja nazywam się Bartek Pieczonka, jak pewnie przeczytaliście wcześniej. Jestem współtwórcą małego studia z Warszawy o nazwie Lichthund. Zaczynaliśmy we dwóch, dzisiaj już jest nas pięciu. Wydaliśmy grę o nazwie Lichtspiel, którą mogliście widzieć na slajdach Tomka w różnych miejscach, się tam chowała po rogach. Wydaliśmy ją, zresztą zaraz wam opowiem, jak ją wydawaliśmy po kolei. Wydaliśmy ją we dwóch z pomocą Tomka i Damiana, czyli Crunching Koalas wtedy, to były dwie osoby, dzisiaj już jest ich troszkę więcej. Gra wygląda tak, jest to prosta gra zręcznościowa typu arcade, w której jesteś starożytnym germańskim wojownikiem w przyszłości, który zabija rzesze wrogów. I do tego gra w tle muzyka techno i dużo niemieckiej elektroniki. Gra była naszą pierwszą grą, w ogóle pierwszą grą, jaką zrobiliśmy. Była nie tylko naszym debiutem wydawniczym, ale w ogóle debiutem jakby w świecie robienia gier komputerowych. I pomimo tego, że, o czym będę wam za chwilę w szczegółach opowiadał, nie była wielkim sukcesem finansowym, szczególnie na początku, to spotkała się z dosyć dużym uznaniem. Dostaliśmy jakieś wyróżnienia, jakieś nagrody, dostaliśmy dobre recenzje od prasy krajowej i zagranicznej. Mamy wciąż dobre oceny na App Store i na Google Play, bardzo wysokie ratingi. Na Steamie też mamy rating positive, mostly positive, czy coś w tym stylu. Więc można powiedzieć, że gra nie była totalnym krapiszczem. Ludziom się podobała, nie przyłożyło się to na wielki sukces finansowy z różnych względów, o których będę wam opowiadał. Jeżeli jesteście zainteresowani samym procesem tworzenia takiej gry, pierwszej swojej gry w życiu ever, to polecam wam film dokumentalny, który powstał o naszych ostatnich miesiącach pracy nad Lichtspielem, stworzony przez Borysa Nieśpielaka, znanego z podcastu Rocky Borys, który stworzył film We Are All Right, czyli Wszystko z nami w porządku. On opisuje i przedstawia ostatnie 2-3 miesiące naszej pracy nad grą. Jest tam cały ból, łzy i trud i certyfikacje. Pokazuje jakby prawdziwe życie game developera, szczególnie twórcy niezależnego. Oczywiście wszystko wydawaliśmy sami. To był self-publishing. Słucham? Już mówię, można go obejrzeć na Steamie oraz zdaje mi się, że na playerze.pl TVN jako video on demand. Ale na pewno jest dostępny na Steamie od 22 maja, jak widać. Zresztą Digital Dragons pomagali w powstaniu tego filmu. Polecam go, chociaż mi on się nie podoba, bo jestem bohaterem tego filmu, więc ciężko, żeby mi się podobał. Ale jest to dobre jakby odtrutka na wszystkie historie sukcesu, które są w internecie, których jest coraz mniej, ale zobaczycie sobie, jak wygląda prawdziwe życie. No dobra, no to zacznijmy o tym, jak wydawaliśmy Lichtspiela. Ja będę trochę inaczej opowiadał niż wszyscy wykładowcy dzisiaj, tak mi się zdaje, których znam, pozdrawiam. Bo ja będę opowiadał z perspektywy dewelopera tylko i wyłącznie. My mieliśmy doświadczenia self-publishingu, wydawaliśmy też z wydawcą, ale my nie chcemy być wydawcą, nie jesteśmy wydawcą, my patrzymy na wszystkie relacje wydawca-deweloper z perspektywy takiej, z jakiej naprawdę wy będziecie patrzyli, czyli tego kogoś, kto stworzył swoją kochaną grę i chce ją sprzedać i zarobić na tym na jacht. Więc będę starał się obalać trochę mitów, będę starał się przyjąć trochę inną optykę niż przyjmują wydawcy, którzy o pewnych rzeczach pewnie też wam będą opowiadać ze swojej perspektywy, sposób, który stawia ich w korzystniejszym świetle naturalnie.
A ja będę starał się opowiedzieć wam jakby moją subiektywną opinię, moje doświadczenie, jak to jest z wydawcami, bo my pomimo tego, że zdecydowaliśmy się na self-publishing finalnie, w większości wypadków, jakiś taki pół self-publishing, to rozmawialiśmy z bardzo dużą ilością wydawców, wydawców z całego świata, takich bardzo znanych, takich z Polski, mniej znanych, trochę Januszy wydawców też się spotkało na naszej drodze, pojawiło i już parę lat jesteśmy w branży i mamy pewne doświadczenie, jak to działa, jak to wygląda i na co jest dobrze zwracać uwagę. I mam nadzieję, że na podstawie moich jakichś doświadczeń później będziecie mogli sami lepiej ocenić, czy chcecie zdecydować się wydawać samodzielnie, a jeżeli z wydawcą, to kiedy was robi w balona, a kiedy nie. Więc timeline, czyli czasoość, czyli jak po kolei wydawaliśmy naszą grę na wszystkie platformy. Przejdziemy po tym szybciutko, ja opowiem w skrócie, jak każda premiera mniej więcej wyglądała, a później wejdziemy w szczegóły. Więc zaczęliśmy pracę w 2014 roku, to był lipiec. Po 3 miesiącach mieliśmy prototyp, zaczęliśmy go pokazywać ludziom na targach w Polsce, na PGA głównie. Później na Digital Dragons, spotkał się z dużym uznaniem, było super, więc stwierdziliśmy, że zrobimy z tego w pełni komercyjny projekt. I to był 2014 rok, kiedy zaczęliśmy tak naprawdę pracę nad Lichtspielem. Zajęło nam to troszkę ponad 2 lata, żeby wydać go na Steamie i na PS4. To był 26 września 2016 roku. Ten dzień dokładnie możecie zobaczyć w filmie Borysa Niedźbielaka, te łzy, ten śmiech. Ta pierwsza premiera, oryginalna premiera Steam PS4 była premierą nieudaną, jeżeli chodzi o aspekty finansowe. Znaczy gra nam się nie zwróciła w żadnym wypadku, sprzedaż była bardzo słaba. No nie był to sukces. Byliśmy później w dosyć dużym dołku finansowym. Była szansa, że nasze dwuosobowe studio będzie musiało się rozpaść. Ale walczyliśmy dalej. Ta premiera jest jakby takim quasi self-publishingiem, dlatego że wydawaliśmy się samodzielnie, ale pomoc przy portowaniu i przy kontaktach z mediami mieliśmy od Tomka Tomaszewskiego, który wtedy wydał póki co jedną grę, Mousecraft, ale był naszym dobrym znajomym, miał już przetarte szlaki, wiedział jak portuje się gry, bo miał doświadczenie portowania gry na PlayStation i na PlayStation Vita, więc chcieliśmy skorzystać z jego doświadczenia, żeby nam pomógł w wydaniu Lichtspiela w najlepszej możliwej wersji, też w marketingu, bo byliśmy totalnie zieloni w tym temacie i myśleliśmy, że Tomek troszkę więcej wie. Premiera była nieudana, tak jak mówiłem wcześniej, było słabo, więc zrobiliśmy kolejny port. I w 2017 roku, 11 kwietnia, wyszła wersja na PlayStation Vita. Nie był to sukces finansowy, tyle powiem o tej wersji. Później 2017 rok, czyli już rok później, po licznych perturbacjach udało nam się wypuścić Lichtspiela na Switchu. Byliśmy drugą polską grą na Switchu, byliśmy w pierwszych około 80 grach, jakie w ogóle wyszły na tę konsolę, dzięki temu, że udało nam się przez nasze kontakty z Nintendo dostać do grona deweloperów Nintendo, zanim jakby oficjalnie zostały otwarte wrota i wszyscy byli wpuszczeni na platformę, co dało nam jakby o wiele lepszą sytuację rynkową. Na marketplace, na e-shopie było dużo mniej gier, było dużo mniejsze zapotrzebowanie, znaczy dużo większe zapotrzebowanie niż teraz na nowe tytuły, bo ludzie kupili konsole, nie mieli w co grać. Więc ta premiera była naszą najlepszą premierą do dziś. Zarobiliśmy na niej na tyle dużo pieniędzy, że mogliśmy funkcjonować dalej. Zarobiliśmy na niej o wiele więcej niż na premierach wszystkich konsol od tamtej pory. Jedyna rzecz, jaka tutaj się wydarzyła, która była jakby unikatowa, to, że Nintendo od nas wymagało, żebyśmy zrobili z Lichtspiela grę koopową. To znaczy musieliśmy grę, która była tylko singleplayerowa, przebudować w taki sposób, żeby można było w nią też grać w 2 osoby. Co zrobiliśmy? Dlatego zajęło nam to aż tyle czasu. Dopiero we wrześniu 2017 roku udało nam się wydać, chociaż planowaliśmy, że to będzie koniec maja, czerwiec. I tak jak mówię, to była nasza najlepsza premiera i zrobiliśmy na niej naprawdę dużo i było superowo. Byliśmy bardzo zadowoleni i Switch był ekstra. Później premiera Mobile, która działa się jakby produkcja wersji mobilnej, działa się cały czas tam za kulisami z tyłu. Z tym, że przy wersji Mobile zdecydowaliśmy się na wydawcę. Dlatego, że rynek Mobile już od lat jest taki, jaki jest. Jest małym piekiełkiem. I zdecydowaliśmy się na nawiązanie współpracy z firmą Noodlecake, która jest małym kanadyjskim wydawcą, ale ma bardzo dużo sukcesów na koncie. Wydała takie gry jak na przykład Chameleon Run czy Altos Adventure. Mają bardzo bliskie i dobre relacje i z Googlem, i z Applem, i no, po prostu są bardzo dobrą firmą,
bardzo nam pomogli. Są też jakby wrażliwi na indyków i twórców niezależnych, rozumieją nasze bolączki i byli bardzo wyrozumiani. Wersja mobile to jest taka, można powiedzieć, ultimatywna wersja naszej gry. Tam weszło najwięcej poprawek, zmian interfejsu. Jakby to jest ta wersja gry, w którą włożyliśmy najwięcej pracy, żeby ona była rzeczywiście świetna. I ona też spotkała się z bardzo dobrym przyjęciem. Mieliśmy dużo wyróżnień z Apple'a, z Google'a. W Google jesteśmy Editor's Choice, w Apple mieliśmy kilkukrotnie featuringi, w tym Game of the Day, więc było fajnie, ale niestety kto zna rynek gier mobilnych wie, że jeżeli masz featuring, to gry się sprzedają, jeżeli nie ma featuringu, to gra się nie sprzedaje, więc wszystko jest bardzo uzależnione od humorów właścicieli sklepów. I ostatnia premiera, Xbox 2018 rok i 1 czerwca. Nie była to finansowo jakaś spektakularna premiera. Xbox w tej generacji nie był miejscem, gdzie zarabiało się najwięcej pieniędzy na grach. Aczkolwiek ta premiera pomogła nam w tym i otworzyła nam jakby drogę do tego, że w 2019 roku, 9 czerwca na E3, byliśmy w pierwszym rzucie gier w Xbox Game Pass dla PC. Czyli w takim pierwszym jakby subskrypcyjnym, pecetowym projekcie Xboxa, co wiązało się dla nas z dużym zastrzykiem gotówki i też było jakby pierwszym naszą taką stycznością właśnie z subskrypcyjną formą sprzedaży gier. Więc tak wyglądał timeline, tak wydawaliśmy na wszystko po kolei Lichpira, a teraz opowiem wam jakby po troszku, jak to jest, jak się przechodzi przez każdy z tych etapów, co możecie robić sami, co może robić za was wydawca, kiedy lepiej jest zrobić to samemu, kiedy lepiej jest to zrobić z wydawcą i jak bardzo ciężko się to wszystko robi. Więc pytanie zasadnicze, samodzielnie czy z wydawcą, to jest pytanie, na które ja za was nie odpowiem, bo ja sobie tutaj będę opowiadał jakieś historyjki z mojego życia, ale one się mogą w ogóle nie przekładać na wasze doświadczenie, na potrzeby waszej gry, waszego produktu i też mogą się w ogóle nie przekładać na to, co się będzie działo za pół roku, albo za rok, albo za dwa lata. Bo niestety ten rynek jest taki, że jak ktoś wam mówi, że on wie, jak to działa, to znaczy, że totalnie nie wie, jak to działa, bo nikt nie wie, jak to działa. Łącznie z ludźmi, którzy są właścicielami tych platform. Nintendo nie wie, Sony nic nie wie. Więc nie ufajcie nikomu i po prostu słuchajcie wszystkich, nie ufajcie nikomu i podejmijcie samodzielną decyzję na końcu. Nie ma dobrych rozwiązań. Nie jest tak, że wydawca jest zawsze dobrą, lepszą opcją niż self-publishing, ale nie jest tak, że self-publishing jest łatwy, albo to jest tak, że to my wam nie damy tych 70%, to będziemy mieli dużo, dużo więcej pieniędzy, bo 100% z zera to jest wciąż zero, więc musicie sami w swoich sercach rozstrzygnąć, ja tylko postaram się podzielić z wami moją historią, żebyście mieli trochę więcej przemyśleń. Więc strona techniczna. Podzieliłem to totalnie arbitralnie i bez sensu, ale niech tak będzie, więc strona techniczna to są te wszystkie rzeczy, które przy każdej z premier i przy każdym porcie musicie wykonać. To jest wszystko to, co nie jest związane z szeroko pojętym marketingiem, PR-em, soft skillsowymi różnymi rzeczami. I tutaj Tomek Tomaszewski zabrał mi jakieś 10 minut wykładu, czyli certyfikacje. Wszystko związane z przygotowaniem technicznym waszej gry. Jest jedna ważna rzecz, waszą grę musi się dać uruchomić i przejść, więc zróbcie grę, którą można uruchomić, da się ją przejść. To może brzmi głupio, ale są gry, które pojawiają się na Steamie, które na przykład można uruchomić, ale nie można ich przejść, albo uruchamiają się na 10% urządzeń. Takie rzeczy się zdarzają, proszę tego nie róbcie. Ale certyfikacje. Tomek wam powiedział mniej więcej, jak to wygląda. Słyszeliście, jest mnóstwo pieprzenia się z tym. Dla nikogo to nie jest lekkie. Nikt nie przechodzi certyfikacji za pierwszym razem, a na pewno nikt, kto robi ją pierwszy raz. Jest mnóstwo niewiadomych, bo rozmawiasz z takim panem właśnie gdzieś z Sony, który ci mówi, daj ci takie wskazówki, co jest nie tak, co trzeba zmienić w certyfikacji. My mieliśmy na przykład taką historię, że wysłaliśmy build do certyfikacji, dostaliśmy informację, że jest tylko jeden bug, poprawiliśmy go. Przyszła kolejna informacja, że poprzednio nie znaleźli, ale teraz jest inny bug. Więc teraz musicie jeszcze raz to poprawiać. Wszystko przesunęło nam premierę o 3 tygodnie. Coś, co jest zupełnie niezależne od was. Więc jeżeli wydajecie się sami, wiecie, jak certyfikacja wygląda. Musicie wziąć pod uwagę to, że będzie wam to bardzo koślawo szło.
Nie jest to trudne, jest to czasochłonne, może to wpłynąć na waszą premierę. Jeżeli macie pieniądze i jesteście elastyczni, nie zależy wam na tym, że premiera się przesunie o 3 tygodnie, o miesiąc, o 2 miesiące, spoko. Jeżeli macie kogoś, kto jest, na przykład ma już doświadczenie, pracował w firmie, która robiła porty, wie mniej więcej o co chodzi, jak się wypełnia metadane i inne takie rzeczy, spoko. Jeżeli chcecie to mieć z głowy, to tak, wydawca może to zrobić za was, ale to, do czego to się sprowadzi najczęściej, to jest to, że wydawca zatrudni firmę outsourcingową, która robi porty i ona to zrobi za was, bo wydawcy często też nie wiedzą do końca, jak to działa i mają to trochę w nosie de facto. Ich nie interesuje jakby proces przygotowania portów gier, oni są zainteresowani tylko tym, żeby ta gra wyszła w odpowiednim momencie. Kolejna rzecz to jest lokalizacja. To się nie będzie tyczyło wszystkich gier, to jest jakby wasza decyzja. Ja jestem zwolennikiem lokalizacji, przynajmniej takiej podstawowej, bo to nawet w momencie premiery poszerza wasz rynek potencjalnych odbiorców. Wiadomo, że są takie języki, które są najpopularniejsze, najbardziej typowe, jak angielski, czy niemiecki, francuski. To bardzo zależy też od waszej gry, bo jeżeli macie grę tekstową, grę, która ma dużo tekstu, dużo słów, które trzeba przetłumaczyć, no to wiadomo, że w takim wypadku lokalizacja będzie was bardzo dużo kosztować, będzie zajmowała dużo czasu. W związku z tym, jeżeli wydajecie się samodzielnie, chcecie zrobić lokalizację, musicie w procesie produkcji uwzględnić to, że lokalizacja zajmie wam czas, musicie mieć skończone wszystkie teksty w grze w odpowiednim momencie, tak żeby zostawić czas tłumaczom na to, żeby wykonali swoją pracę. To może kosztować naprawdę dużo pieniędzy, jeżeli to jest gra tekstowa albo narracyjna. I musicie znaleźć firmę, która to zrobi, wynegocjować stawki i mieć kogoś, kto będzie koordynował tłumaczenie, bo nie wystarczy wysłać tego tekstu. Tłumacze na bieżąco mają pytania, trzeba z nimi koordynować, tak jak z każdą firmą outsourcingową. Robienie tego samemu jest trudne, ale nie jest niewykonalne, można to zrobić samemu. Wydawcy zwykle, nawet ci najbardziej Januszowi, potrafią się tym zająć i chętnie to robią, bo to jest coś, co oni chętnie wrzucają swoje koszty, bo wydaje się, że to jest poważne i trudne zadanie, nie jest takie trudne. Oni zawsze mówią, my zrobimy lokalizację, spoko. Mają swoich ludzi, którzy pracują za miskę ryżu. Czasem te lokalizacje są słabej jakości, ale oni to chętnie zrobią. Więc jeżeli chcecie się pozbyć tego bólu głowy, nie myśleć o tym, albo macie grę, w której się po prostu zabija kurczaki i potrzebujecie 4 słowa przetłumaczyć, to możecie zrzucić to kompletnie na wydawcę, możecie zająć się tym sami. Lokalizacja jest czymś, co tak samo dobrze wykonacie wy, jak każdy wydawca. To jest tylko kwestia tego, czy zostawicie sobie na to czas i pieniądze. Testy, teściki. To jest coś, o czym zapominamy wszyscy twórcy niezależni i nie tylko. I niestety coraz częściej zapominają o tym też wydawcy, i to nawet tacy bardzo fajni wydawcy, jak Devolver Digital na przykład. Trzeba robić quality assurance, trzeba robić testy gier i trzeba robić nawet najmniejszych i najprostszych gier beta testy. Mieć testerów, i to najlepiej dobrych testerów, przynajmniej jednego testera, który potrafi wykonać pracę testera prawidłowo, a nie tylko przejść 3 razy grę i powiedzieć, no w sumie tam coś mi się crashowało na 5 levelu. Więc to jest istotne, dlatego że nie sprawdzicie w każdego sprzętu, czy na każdym sprzęcie gra działa, nie sprawdzicie tego po prostu, czy ile jest tych bugów, bo bugów będzie 1 500 000 700. Gra, która nie ma dobrego quality assurance, może ucierpieć potwornie na premierę. Devolver Digital miało na przykład taką grę Strife, którą robili lata, która w momencie premiery była tak zbugowana i w tak fatalnej kondycji, tak niezoptymalizowana, że negatywne recenzje na Steamie ją w zasadzie utopiły i zabiły. Jak widać, nawet wydawca nie gwarantuje wam tego, że te testy przeprowadzi. Wy możecie je zrobić samodzielnie. Możecie mieć kogoś na stałe zatrudnionego, chociaż pewnie lepiej jest zapłacić firmie outsourcingowej, która ma w tym doświadczenie i może to zrobić dla was. Dobrze jest mieć kogoś, kto jest w stanie przeprowadzać dla was testy już na wczesnym etapie produkcji, tak żeby odsiewać te błędy albo jakieś błędy w balansie gry i tak dalej. No i oczywiście możecie wykonać jakąś taką gimnastykę towarzyską, że zapraszacie wszystkich na pizzę, a później muszą grać 4 godziny w waszą grę. To też jakoś tam działa. Aczkolwiek nic nie zastąpi kogoś, kto jest profesjonalnym testerem gier. Więc nie zapominajcie o tym, bo dużo ludzi uważa, że to jest ostatnia rzecz, że gra działa, że wydaje się, że nie ma bugów, bo wy ograliście już tak dużo razy, że nie widzieliście tych bugów, one tam są. A lepiej, żeby ktoś, komu zapłacicie za to trochę pieniędzy, to wykrył, niż wściekli ludzie na Steamie. Kolejna rzecz, o której Tomek już wspominał, czyli PEGI, SRB i tak dalej, czyli age ratingi.
Age ratingi znowu możecie wykonać sami, potrzebujecie tylko kogoś, kto poświęci trochę swojego czasu na to, żeby wypełnić te wszystkie formalności, opłaci je, przypilnuje, upewni się na pewno, że doszła, że prawidłowy age rating dotarł, kiedy wrzucacie grę na konsolę, kiedy wrzucacie grę, w zasadzie tylko na konsolę, bo tylko tam to ma znaczenie, albo wydajecie na pudełkach. Wydawcy robią to z automatu, oni to sobie wrzucają w koszty, dla nich to jest coś, co oni robią, to jest ich rzecz. Ale jeżeli nie chcecie mieć wydawcy, to nie jest nic, czego nie możecie przeskoczyć, zresztą Tomek to ładnie opowiedział. Jest kwestia pieniędzy, trochę czasu. Najlepiej jest mieć wtedy oczywiście osobę, która takimi rzeczami będzie się zajmowała, bo to nie może być programista, który w przerwie na lunch będzie wypełniał takie formularze i odpisywał na maile ESRB, bo po prostu to się skończy źle w 9 na 10 przypadkach. Ale to jest coś, o czym też musicie pamiętać. Musicie sobie na to zostawić miejsce w swoim czasie produkcji. Dobra, teraz będzie druga strona, strona marketingowa, czyli te wszystkie soft skillsowe rzeczy i marketingi, PR-y, komunikacja i inne cuda, które są bardzo ważne i które, jeżeli zdecydujecie się na self-publishing, będą tylko i wyłącznie na waszych barkach i mogą was przytłoczyć, bo jest to bardzo duża część wydania gry, produkcji gry, tworzenia gry, marketing. To jest, myślę, że nawet połowa tego, jak tworzy się gry, które są sukcesami. Więc pierwsze i najważniejsze to strategia. To jest to, o czym bardzo mało osób, bardzo mało twórców myśli, kiedy zaczyna robić grę, a co dopiero w połowie produkcji gry. Większość z nas ma jakiś fajny pomysł tego zrealizować, ma jakiś pomysł na gameplay. Nikt nie myśli o strategii marketingowej. Nikt z nas nie siada i nie zastanawia się, co w tej grze jest takiego, że do kogo chce z nią dotrzeć, jak do tej osoby z tą grą dotrę, jakie ta gra ma mocne strony, co chce w niej pokazać, jak chce to pokazać, gdzie chce to zakomunikować, czy ta gra jest wizualnie spektakularna, w takim razie jak to będziemy pokazywać, czy chcemy pokazywać, czy chcemy zalać internet, social media gifami z naszej gry, czy może chcemy być bardziej subtelni, czy nasza gra będzie, chcemy, żeby była viral, nie róbcie tego nigdy, ale może chcecie, żeby był viral i samo poleci, to wtedy robicie, musicie wrzucać wszędzie gify waszej gęsi z gry i musicie już na wstępie wiedzieć, co chcecie zrobić z tą grą, gdzie pójdziecie z marketingiem tej gry. I to naprawdę wymaga sporej rozkminki, bo dobrze przemyślana strategia marketingowa, która jest spójna z waszą wizją gry, z tym, co chcecie w tej grze osiągnąć, będzie wpływała na to, jak będziecie tą grę projektować i projektowanie tej gry będzie wpływało na tą strategię marketingową i dzięki temu stworzycie taki produkt, który będzie się tak idealnie zazębiał i wtedy macie szansę bardzo, bardzo małą, że rzeczywiście do ludzi ta informacja dotrze. Bo jeżeli wydajecie się sami, nie będziecie mieli pieniędzy prawdopodobnie na to, żeby do ludzi dotrzeć na zasadzie takiej siłowej, jak to robią największe firmy typu Activision czy EA, czyli będziemy ci wciskać do gardła tą grę, aż ją kupisz. Bo to działa, jak wydajesz 2 miliony dolarów na marketing, albo 5 milionów dolarów, albo 50. To zadziała, ale jeżeli wy nie macie takich pieniędzy, to musicie mieć bardzo sprytny plan. I ten plan musi być gotowy jak najwcześniej. I teraz, jeżeli wydajecie się sami, to jest tylko i wyłącznie na waszych ramionach ta strategia spoczywa i ten plan. Jeżeli wydajecie się z wydawcą, nie powinno tak być, aczkolwiek tak prawdopodobnie też będzie, poza paroma wyjątkami. Myślę, że w Polsce jest jeden wydawca, który rzeczywiście opracowuje strategie marketingowe dla produktów, które wydaje. Na świecie jest ich kilku. W większości przypadków to działa z drugą stronę, znaczy wydawca ma swoje portfolio, ma swoich klientów, którzy grają w pewne gry, on ma pewną markę i oni kupują od was tą grę i sprzedają ją jakby pod swoją marką i strategia marketingowa nie dotyczy waszego produktu, tylko ich marki de facto, czyli oni na niej chcą skorzystać. Jeżeli wy się w nią wpasowujecie, spoko, jeżeli nie, albo inny wydawca, albo was utopimy po prostu. Dlatego nawet jeżeli zdecydujecie się na wydawcę i chcecie wydać się, żeby jakaś duża, fajna firma was wydała, to jeżeli będziecie mieli opracowaną strategię marketingową i przyjdziecie do kogoś i powiecie, mamy taką grę, ona będzie, tutaj są nasze hooki, to jest nasza obietnica, na to gracze będą zwracać uwagę, to ma przyciągnąć odbiorcę, to jest unikatowe, tak będziemy o tym opowiadać, będziemy o tym tutaj robić to, tu będą filmiki, tutaj będziemy, zrobimy preview artykuł, to jak przyjdziecie z czymś takim do wydawcy, to on się uśmiechnie i was weźmie z uściskiem dłoni, bo wykonaliście dla niego olbrzymi kawał roboty i pokazaliście mu, w jaki sposób, jeżeli oczywiście zrobicie to dobrze,
w jaki sposób ta gra może się sprzedać. Jakby pokazaliście mu gotowe rozwiązanie, więc on nie musi się martwić tym, czy to mi będzie pasowało, bo my zawsze robimy tak samo, nie ryzykujemy i tak dalej. Więc zawsze dobrze jest ją mieć, to jest też duża karta przetargowa dla was i pomoże wam w ogóle w tworzeniu tej gry i projektowaniu. Kolejna rzecz, która jest bardzo ważna, której dużo osób nie robi dobrze i to jest znowu grzech tak samo wydawców, jak i osób, które się wydają samodzielnie, to jest dobry trailer. Dobry trailer może wam bardzo pomóc, szczególnie przy poszukiwaniu jakby łapaniu kontaktu z prasą, czy z youtuberami, czy z influencerami. Jeżeli macie dobry trailer i wrzucicie nawet mały kawałek tego trailera do maila albo gdzieś go pokażecie, to on potrafi przykuć uwagę prasy czy youtuberów bardziej niż hej, robię kolejną zajebistą, unikatową grę. Ja to wiem z własnego doświadczenia, mieliśmy naprawdę fajny trailer. Trochę nam się trafiło, jak ślepej kurze ziarno, ale trailer się udał i bardzo dużo maili miało po prostu gify z tego trailera i na te maile mieliśmy najczęściej pozytywne odpowiedzi. Mieliśmy bardzo dużo pozytywnej odpowiedzi z prasy, dlatego że prasa chciała wrzucić nasz trailer, dlatego że był na tyle fajny, że wiedzieli, że będą mieli z tego kliki i to był pretekst do zrobienia newsa o naszej grze. Więc dobry trailer jest kluczowy, wymaga od was czasu, pieniędzy i najlepiej, żebyście nie robili go sami. Najlepiej, żebyście wzięli kogoś, niekoniecznie całą firmę, ale nawet jedną osobę, dwie osoby, które mają doświadczenie w robieniu trailerów i zrobią go dobrze. Znowu trailer, zależy jaką macie grę, w jaki sposób chcecie ją przedstawiać, może być długi, może być krótki, ja wolę krótkie trailery, ale działają też czasem długie trailery, to może być coś bardziej atmosferycznego, coś krótszego, śmiesznego, to już zależy od was. Następna rzecz, i wracając do tego tutaj, jeżeli wydawca, chcecie iść do wydawcy, a na przykład zrobiliście nawet króciutki teaser trailer waszej gry, w jakiejś nawet w formie prototypowej, ale taki, który ma petardę, to wydawca dużo chętniej może waszą grę wziąć. Dlatego, że taki trailer już mu sprzedaje wizję waszej gry trochę lepiej niż na przykład Game Design Doc i jeden słabo działający poziom. Więc to też bardzo pomaga. No i jest też taka szkoła, której ja nie do końca jestem fanem, ale działa. Niektóre firmy robią trailer zanim w ogóle mają grę de facto i wrzucają go do sieci i sondują jakieś zainteresowanie jakby tym pomysłem i tą obietnicą gry. Następna rzecz, o której się też zwykle nie pamięta, bardziej niż o trailerze, to są materiały marketingowe. To jest bardzo sexy określenie na wszystkie pierdoły typu plakaty, roll-upy i tak dalej, które są mało istotne, ale też bardziej istotne rzeczy takie jak key art, czyli wasz główny art, który promuje waszą grę, który musi być maksymalnie dojebany i musi być zrobiony przez kogoś, kto świetnie rozumie waszą grę, waszą stylóweczkę i zrobi to bardzo dobrze, zapłacicie mu dobre pieniądze i dacie mu dużo czasu, żeby zrobił to tak, jak należy. Bo ten key art będzie później waszym głównym narzędziem promocji w internecie, przede wszystkim na storefrontach wszystkich, czyli czy to będzie PlayStation Store, czy to będzie Steam, czy to będzie Epic Games Store, czy to będzie App Store. Wszędzie będziecie musieli prezentować się przy pomocy waszego key artu przede wszystkim. To znaczy na Steamie są kapsuły, nie wiem czy wiecie, to są kapsuły, to są te header image, czyli te główne obrazki, które są przy każdej grze. Tych obrazków jest chyba 6 czy 7 rodzajów i one pojawiają się w przeróżnych konfiguracjach i we wszystkie te konfiguracje musicie przygotować, one wszystkie muszą być czytelne i atrakcyjne. Także ludzie, którzy organicznie przeglądają Steama, będą chcieli wejść w waszą grę. Przy grach mobilnych na App Store czy na Google Play to już jest legendarne, że niektóre firmy potrafią 3-4 miesiące spędzić na projektowaniu ikony i robieniu focus testów, która ikona kolesia z brodą jest bardziej klikowalna niż inna. Więc takie rzeczy, które wydają się jakby taką ostatnią rzeczą, którą się robi w procesie produkcji, czyli to wrzuć jakieś screeny, jakieś grafiki z gry, są kluczowe, naprawdę są kluczowe, bo ludzie zwykle podejmują decyzję o zakupie waszej gry w przeciągu kilku sekund na sklepie. Większość ludzi nie dowie się od was z prasy, nie dowie się od was z YouTube'a. Jeżeli się dowiedzą o waszej grze, to dowiedzą się tak, że wyjdą na Steama albo na App Store'a i coś zobaczą. Jeżeli wy będziecie mieli naprawdę dobrze zrobione key art, dobrze przygotowane te materiały marketingowe, to macie dużą szansę przyciągnąć ich uwagę do swojej gry. Więc znowu, to jest coś, na co warto sobie zostawić czas już wcześniej, przemyśleć to dobrze. Na przykład jakie kolory będą dominowały, jaką czcionkę chcecie użyć i tak dalej, bo to później wam bardzo pomoże. Kolejna rzecz,
A, no i oczywiście przy materiałach marketingowych wydawcy też to mogą robić, ale to się zwykle sprowadza do tego samego, co zrobicie wy. Czyli oni proszą was, to dajcie nam jakieś arty, ewentualnie troszkę podpisują i tyle. Jest tylko garstka wydawców, którzy biorą to na siebie, żeby przygotować rzeczywiście atrakcyjnie, wizualnie wasze gry na sklepach i tak dalej. Obecność na targach. Nie warto jest jeździć na wszystkie targi na świecie, bo targi nie przekładają się specjalnie na sprzedaż, ale jeżeli zaczynacie dopiero robić gry albo macie małe doświadczenie, to opłaca się jeździć na duże, fajne targi, dlatego że możecie tam poznać trochę branży, poznać tych graczy, którzy rzeczywiście płacą za gry, a nie tylko je kupują na zatoce pirackiej. I fajnie jest jeździć właśnie na duże targi typu PAX w Stanach Zjednoczonych, co kosztuje bardzo dużo pieniędzy, czy GDC na przykład, czy Tokyo Game Show. Tylko że pewnie nikogo z nas tutaj by na to nie było stać, bo pojechanie to jedna rzecz, kupienie wejściówki to druga rzecz, a kupienie buf i w ogóle jakby stoiska i przygotowanie to jest gigantyczny koszt. Dlatego tutaj często duzi, dobrzy wydawcy są pomocni, bo oni rzeczywiście, na przykład Devolver co roku na wszystkich tych targach ma swoje stanowisko i dla nich wrzucenie tam waszej gry, jeżeli jesteście przez nich wydawani, no to jest jakby żaden problem, bo oni tak mają tą opłatę stałą, mają też lepsze ceny, przecież są tam co roku. To jest dla was fajne doświadczenie, jeżeli wy macie okazję skorzystać z tego, ale jeżeli macie ograniczony budżet, chcecie się wydać sami i powiecie, no dobra, ale nie pojedziemy na PAX-a, to nie jedźcie na PAX-a, nic się nie stanie. Jakby to nie jest tak, że tylko gry, które jeżdżą na wszystkie targi na świecie się sprzedają i są popularne. Są gry, które na żadne targi w życiu nie pojechały i mają się świetnie. Więc jeżeli możecie od kogoś wydoić taki przejazd, to polecam. Jeżeli wolicie wydać to na programistę albo na kogoś, kto zajmie się PR-em, marketingiem, to wydajcie to na to. Albo testy. Komunikacja PR i community, czyli jedna z najtrudniejszych rzeczy, jedna z rzeczy, która nam najgorzej poszła, jest bardzo ważna, jest coraz ważniejsza, bo dzisiaj w zasadzie inaczej się nie można bez jakby wcześniej wyrobionej marki albo bardzo udanej jakiejś wiralowej kampanii, czy naprawdę bardzo wysokiej jakości gry, ale też z jakimś bardzo dużym, z dużą ilością szczęścia, nie da wam się dotrzeć do waszych klientów inaczej niż przez dobrą komunikację i przez budowanie community bardzo wcześnie. Na przykład jest taka pewna prawidłowość na rynku gier, jest taki wydawca w Polsce, czy nawet dwóch, którzy bardzo często robią tak, że wszystkie gry wrzucają na Kickstartera. Każdą grę, którą wydają, wrzucają na Kickstartera. I robią to głównie po to, że w momencie, kiedy macie kampanię kickstarterową, ludzie tą grę jakby pakują, płacą pieniądze, są zainteresowani, to oni w ten sposób pozyskują informacje o tych klientach, dostają ich dane mailowe, wiedzą, że oni są zainteresowani tym rodzajem gry i tak dalej. Oni w ten sposób budują sobie tak trochę pokątnie community. Oni wiedzą, że ci ludzie są zainteresowani taką grą, mają takich gier w portfolio podobnych 30 i wiedzą, że ci wszyscy ludzie dobrze zareagują na kolejną grę, która będzie w podobnym temacie. Wystarczy do nich wysłać maile, które przecież mają z kampanii kickstarterowej. Więc ten Kickstarter nie jest tam po to, żeby zbierać pieniądze, tylko jest narzędziem marketingowym do budowania community. Nie mówię, żebyście wy tak robili, ale mówię o tym, że kluczowe dla sukcesu bardzo wielu gier jest to, że macie już dużą grupę ludzi, którzy was rozpoznają, kojarzą was, do których macie kontakt, bezpośredni kontakt. Więc moim zdaniem posiadanie kogoś, kto chociaż na pół etatu, kogoś z doświadczeniem, będzie w stanie prowadzić dla was taką codzienną komunikację za pośrednictwem social media, vlogów, dev diaries, cokolwiek, co tylko na co macie pomysł, co pasuje też do jakby waszego pomysłu na siebie i na waszą grę, jest bardzo ważny, jest super ważny, bo community jest czymś, co będzie z wami zawsze. Chyba że zrobić jakiś giga fuck up, ale to wciąż to jest coś, co z wami zostanie. Jeżeli zdecydujecie się na wydawcę, to będziecie postawieni w sytuacji, w której rzeczywiście wasza gra może na przykład sprzedać bardzo dobrze, ale to community nie będzie należało do was. To będzie community tego wydawcy. To będzie community, które wydawca sobie pod swój brand budował od lat. I w momencie, kiedy wasza gra już się sprzeda i będziecie robili kolejną, ci ludzie nie zostaną z wami. Zostanie garstka z nich, ale większość zostanie przy wydawcy, z którym tą grę utożsamią. Dlatego tutaj, nawet jeżeli się decydujecie na wydawcę,
nawet jeżeli nigdy nie mieliście w planach self publishingu, to próba budowania takiej platformy do komunikacji z community, budowania tego community jest bardzo ważna. Jeżeli nie czujecie, że jesteście na siłach i tego nie znosicie, jeżeli nie macie nikogo, kogo moglibyście zatrudnić albo was na to nie stać, to możecie nawet spróbować wziąć kogoś na zasadzie outsourcingu, wziąć jakiegoś doświadczonego człowieka od PR-u, który nawet raz na jakiś czas będzie was w stanie wesprzeć PR-owo. Więc to jest naprawdę ważne. My tego nie zrobiliśmy i później był płacz spory, bo po prostu jeżeli community jest czymś, na czym zawsze możecie się podeprzeć. Nie jest łatwo budować community, ale trzeba próbować od samego początku. Okej, okay, teraz prasa i media. Więc teraz będę się już odwoływał generalnie do mojego doświadczenia z premiery wrześniowej Liśpira na Steamie i PS4 przede wszystkim, ale też późniejszych premier. Tak się trafiło, że my mieliśmy bardzo duży odzew od prasy. Napisało nas wszystkie największe, to nie są wszystkie, napisało dużo więcej, wszystkie największe strony internetowe na świecie. Mieliśmy recenzje pozytywne. Na Kotaku mieliśmy łącznie chyba 5 newsów różnych na przestrzeni lat. Byliśmy wybieranymi najciekawszymi grami na Switcha. Touch Arcade, Pocket Gamer dali nam jakieś rewelacyjne recenzje w wersji mobilnych i byliśmy w ogóle on i on. Prasa nas kochała. Prasa chciała o nas pisać, pisała nas dużo. Ale niestety nie przyłożyło się to na nic. I z mojego doświadczenia i doświadczenia moich kolegów przez lata wiem, że prasa generalnie przekłada się na absolutnie zero kopii. To, na co się przekłada prasa, to są godziny, dziesiątki godzin i setki napisanych maili. Więc tutaj mój pies mi pomagał, bo jakby załatwienie sobie czegokolwiek z jakimkolwiek dziennikarzem jest potwornie pracochłonne, zajmuje mnóstwo czasu i to jest czyjś jeden etat po prostu, odpisywanie tym wszystkim dziennikarzom. Oni najczęściej chcą, żebyśmy już wysłali im gotowy tekst, bo im mniej muszą napisać, tym lepiej. Więc tutaj znowu pojawia się osoba od PR-u, która potrafi napisać dla dziennikarzy press release taki, że oni robią Ctrl-C, Ctrl-V, boom, news, jedziemy. Więc musicie pamiętać o tym, że to, w którymś momencie, kiedy musicie zacząć się komunikować z prasą, blisko premiery, to będzie oznaczało, że jedna z was będzie cały dzień siedziało i pisało maile i się irytowało, że ktoś otworzył maila, ale ci nie odpisał, a później ci odpisał, że ci odpisze, a później ci nie odpisał, a później powiedział, że tak, wrzucą recenzję jutro, minęły 2 dni, nie wrócili recenzji, nie odpisują ci, później powiedzieli, że w sumie za 3 tygodnie wrzucą i to będzie się działo za każde, tak to będzie wyglądać, czy chcecie, czy nie. Dlatego dużo ludzi po prostu pokazało środkowy palec w prasie i w ogóle nie pisze. Wysyła tylko taki preser ogólny do prasy, który jest wysyłany do wszystkich redakcji, że hej, dzisiaj wyszła nasza gra, spoko i tyle. Bierze się to stąd, że tak wyglądają statystyki. To jest wykres sprzedaży naszej gry we wrześniu 2016 roku. To jest pierwszy artykuł na Kotaku, to jest drugi artykuł na Kotaku. Z obu tych artykułów łącznie sprzedało się 30 sztuk około gry. Taki był spike według naszych analiz. Tutaj jest z kolei recenzja na Escapist i na Giant Bomb. Kiedy byliśmy na głównej stronie, byliśmy grą dnia Giant Bomb, serwisu, który jest bardzo popularny w Stanach Zjednoczonych. Myślę, że 5 do 8 kopii Giant Bomb nam sprzedał. Super. No i generalnie każdy, kto patrzy na słupki sprzedaży i wydaje gry, wie, że już od dobrych kilku lat prasa nie ma żadnego znaczenia. Tak, dobrze, słusznie myślisz, ale tak nie jest. Nie wiem dlaczego. Na przykład teraz wyszła gra Wanderlust, która miała w zasadzie w każdej gazecie, która jest wydawana na świecie, artykuł. Nie sprzedała się. Była taka gra wydawana wspólnie z Sony Santa Monica, Bound, przez polskie studio Plastic, o której napisał nawet Rolling Stone artykuł i w zasadzie wszyscy napisali o tej grze na całym świecie. Prasa, która była kompletnie niegrowa, ta gra sprzedała się bardzo słabo, nie zwróciła swoich kosztów i jest bardzo dużo przykładów na to, że tak naprawdę jedyne, co zyskujesz, bo to nie jest tak, że nie ma to zupełnie sensu. Na przykład uważam, że jest sens taki, że możesz zyskać pewien na przykład prestiż, znaczy
jeżeli jest twój artykuł albo recenzja twojej gry w iluś tam dużych magazynach, to rzeczywiście youtuberzy, influencerzy, inne magazyny będą chętnie o tobie pisać, więc jest jakby, jest to zawsze dodatkowe pchnięcie do tego, żeby rozpędzić tą spiralę marketingową. Więc tak to ma sens i tak moim zdaniem też są gry, którym się to udaje, że prasa rzeczywiście jej pcha. Typu gry, które ma naprawdę, pojawiają się znikąd i mają fenomenalne recenzje, na zasadzie same dziesiątki, prawda? Ale to są bardzo rzadkie przypadki, po prostu większość wydawców, szczególnie małych gier, rezygnuje z tego, bo to kosztuje ich bardzo dużo czasu. A często jest też tak, jest kolejna prawidłowość, że prasa, jeżeli twój temat i tak się toczy i ruszy, jeżeli na przykład ruszy ci się streaming, YouTube albo twoja gra się świetnie sprzedaje, to prasa i tak o tobie napisze. Nie, to był tysiąc kopii chyba. To dzisiaj to już jest dużo, jakby. Dzisiaj już, gdybym sprzedał dzisiaj 1000 kopii, to już było spoko. No, więc prasa. Później byli youtuberci. Youtuberzy, streamowcy i wszyscy influencerzy. Nasz największy sukces youtubeowy to był właśnie Markiplier. Jego film obejrzało 2,5 miliona ludzi. I rzeczywiście tutaj był już taki wyraźny skok. To znaczy tutaj się zadziało, bo tu był Markiplier, tutaj już było boom. Poszło, wiecie, prawie tyle, co na premierze i byliśmy bardzo zachwyceni i rzeczywiście tam była duża korelacja. Znowu, z youtuberami jest tak samo jak z prasą, że trzeba pisać mnóstwo maili, oni ci mają w dupie oczywiście, a jak nie mają w dupie, to ci odpisują za ile, a najmilsi są ci, którzy mówią, że dzięki za maila nie zagram. Jest taka formuła chujowe, pozdrawiam. Więc... Ale Markiplier nam dał pieniądze, zarobiliśmy na nim, to było fajne. Później byliśmy w drugim bardzo znanym, to jest taki bardziej branżowy kanał YouTube'owy, Zero Punctuation, dokładnie. On miał około 1 000 000 wyświetleń, ten filmik był bardzo fajny, bardzo śmieszny, ale on się nam przyłożył na taką górkę i to jest wielki trolling, bo ona tu wygląda dobrze, ale tak naprawdę to ona wygląda tak. I teraz zobaczcie, to jest śmieszne, bo to jest Markiplier. A wiecie, co to jest? Wyprzedaż na Steamie. Mhm. Tak działa prawdziwe życie. Niestety. YouTuberzy, streamerzy są fajni. Jeżeli macie grę dla nich, która do nich pasuje, ważne jest, co widać właśnie, jaka jest tutaj różnica. To jest 2,5 miliona, więc teoretycznie ta górka powinna być większa. Nie jest większa dlatego, że widownia była inna. Bardzo duże znaczenie ma to, jaką widownię ma ten youtuber, czy ten streamer, czy gra w takie gry, jakie ty grasz, czy on w ogóle robi bardziej performance, czy on rzeczywiście gra w te gry i ludzie chcą w nie grać i tak dalej, i tak dalej. Więc przy wybieraniu, przy robieniu kampanii youtubeowej, którą powinniście robić, musicie to uwzględniać. Natomiast wydawcy, szczególnie duzi i popularni, mają swoich ulubionych youtuberów, którzy ich lubią, z którymi mają różne umowy, albo dużo wódki wypili, i oni potrafią bardzo pomóc. Aczkolwiek dotyczy się naprawdę kilku takich bardzo cool, zwykle amerykańskich wydawców. Większość ma jakieś z nimi kontakty, ale youtuberzy są po prostu straszliwi i im nie można w niczym ufać. Oni mają wszystkich w dupie, są gwiazdeczkami i są straszni. Oczywiście trochę żartuję, ale jakby nie można za bardzo polegać na tym, że youtuberzy nawet jeżeli coś obiecają, to coś zrobią. Dlatego jeżeli targetujecie grę typowo pod to będzie fenomen YouTube'a, to będzie fenomen Twitcha, wszyscy będą w to grali i to będzie wszędzie, to uważajcie, bo to jest po pierwsze tak nie będzie, a po drugie nawet jakby tak było, to nie jest jakby pewien, to nie jest coś, na czym można obstawiać. Tak jak na przykład nam się wydawało, bo my bardzo atakowaliśmy youtuberów intensywnie. To prawda, aczkolwiek zasięgi też nie zawsze się przekładają na sprzedaż. Są na przykład bardzo małe kanały, znaczy bardzo, dosyć małe kanały YouTube'owe, które mają kilkaset tysięcy subskrypcji, ale są na przykład bardzo niszowe, bo jest człowiek, który gra we wszystkie gry strategiczne, jakie wychodzą i gra w nie zajebiście. I jak ty masz grę strategiczną, on w nią zagra, to ci się przełoży bardzo ładnie na sprzedaż. A jak masz randomową grę o niemieckiej włóczni i nawet on w nią zagra, no to sorry. Sorry, misio, no nie da rady. I ostatnie doświadczenie, które mieliśmy, to jest platforma subskrypcyjna, czyli Xbox Game Pass. W tym roku ruszył. Mieliśmy pierwsze takie doświadczenie z
tym, jak to wygląda od środka. Jest też teraz Apple Arcade, który wygląda bardzo fajnie, też jakby interesujemy się tym tematem. Jest PlayStation Now bodajże, które jest... I będzie tego coraz więcej. No, prosta sprawa, te platformy się przyjmują dosyć dobrze i mają bardzo ciekawy model biznesowy, szczególnie dla twórców niezależnych, bo dostajecie pieniądze z góry. Co jest, naprawdę jest super i to nie brzmi, powinniście wszyscy zrobić takie, bo po wydaniu gier tak się na to reaguje. Pieniądze z góry, wow. Więc pieniądze z góry i to często naprawdę dobre pieniądze z góry. My dostaliśmy z Alishpira naprawdę bardzo dobrą sumę. Co więcej mogę powiedzieć, dostaliśmy za grę, która ma 3 lata, sumę, której ta gra w życiu przez 3 lata by nie zarobiła. W zasadzie, no, dobra chłopaki, to macie, dzięki. Wiecie, no mi się taki model podoba. Podoba mi nam się wasza gra. Chcecie pieniądze? Dobra, dzięki. Nie musicie pisać maili do youtuberów, psuć sobie wątroby, żeby ktoś zagrał w waszą grę. Po prostu przychodzi do was pan z kopertą. Dajecie, jest super. Taki model jest bardzo fajny. Szczególnie jeżeli będziecie, na przykład Apple robi coś bardzo fajnego, bo Apple zachęca do robienia gier nietypowych i do robienia gier dziwnych. Oczywiście wszystko musi być aploskie, czyli bez przemocy i tak dalej, ale wciąż jest bardzo otwarty na gry, które są, które normalnie komercyjnie nie miałyby żadnego sensu. Oni mówią, chodźcie, tutaj macie pieniążki i my was bardzo lubimy. I wydaje mi się, że dla ludzi, którzy chcą robić gry niezależnie i chcą realizować swoje wizje, to może być atrakcyjne, dlatego że nie będziecie musieli myśleć o tym wszystkim, co przed chwilą wam opowiadałem i mieć całe dramy wydawcy czy nie wydawcy i tak dalej. Może być tak, że wydawcy będą się zajmować tylko tym, że chodź do nas, bo my chodzimy do Apple'a z naszymi grami. To jak przyjdziesz do nas, to będziesz w Apple Arcade. To może się do tego sprowadzić. Aczkolwiek światełko w tunelu to prawdopodobnie pociąg i to, że dzisiaj platformy subskrypcyjne wyglądają fajnie i płacą dużo pieniędzy, oznacza, że będzie tak, jak było, jak zaczynał się na przykład boom indie kilka lat temu, że za 5-6 lat wszyscy będziemy narzekać, że platformy subskrypcyjne zabiły wszystko i są najgorsze na świecie, bo już nie płacą dużo pieniędzy, a w ogóle to wszystkie gry biorą i jest bez sensu, więc wiecie, trzeba korzystać, póki jest fajnie, liczyć na to, że rzeczywiście tym razem podejdą poważnie do kontrolowania jakości gier, które wchodzą na tę platformę. Ale wszyscy na przykładzie Netflixa wiemy, że w pewnym momencie może im na przykład zależeć tylko na ilości, a nie na jakości, więc rozstrzygnijcie to sami. Więc generalnie podsumowując, czy self-publishing ma sens po 3 latach wydawania się samodzielnie i nie na mobilach. Wydaje mi się, że w obecnym klimacie na rynku self-publishing jest bardzo ryzykowny. Jest o wiele bardziej ryzykowny niż był w 2016 roku, a już wtedy był dosyć ryzykowny. Dzisiaj jest niewykonalny, wydaje mi się, dla kogoś, kto nie ma już doświadczenia dużego, a nawet dla kogoś, kto ma doświadczenie duże, jest bardzo trudny, dlatego że Steam zamienił się po prostu w bagno, które wszystkie gry topi i algorytmy tam odstawiają już takie cyrki, że nikt nigdy nie dowie się o waszej grze. Konsole nigdy nie były zbyt dobrym miejscem dla gier indie, które nie są już znane. Znaczy tam nie wypłyniesz, bo tam wbrew pozorom tych gier też jest bardzo dużo i ludzie, którzy grają na konsolach w ogóle się z indykami nie interesują tak de facto. Ten główny rdzeń, core graczy konsolowych. Mobile od lat to jest to samo, czyli tysiące tytułów wychodzące w zasadzie codziennie i przebicie się jest tylko i wyłącznie zdane na to, czy Apple albo Android was zauważą i wyciągną. Jest tutaj iskierka nadziei w postaci subskrypcji Apple Arcade na przykład. Więc wydaje mi się, że dzisiaj musielibyście mieć coś, co już jest pewne, czyli już wrzuciliście GIFa i macie 40 tysięcy, 40 to mało, 250 tysięcy retweetów i Elon Musk zagrał w waszą grę. Okej, to self-publishing wydaje się sensowny, ale przy większości sytuacji szukałbym wydawcy. Tylko problem polega na tym, że większość wydawców jest strasznie słaba po prostu. To co wydawcy będą wam mówić o tym, że oni mają super metody sprzedażowe już opatentowane, że sprzedali takie gry tam tyle, że trafiają tak świetnie, mają wszystko ogarnięte, mają pieniądze, współpracują, są otwarci na wasz feedback, nic wam nie narzucają.
to nie ma nic wspólnego z rzeczywistością. Nawet najbardziej cool wydawcy, nawet wydawcy, którzy są super spoko i klawi, oni wszyscy mają dolarki w oczach finalnie. Ja nie mówię tego jakby, żeby się krytykować, bo to jest ich zadanie jako wydawcy, żeby patrzeć jakby na bottom line i też trzymać nas, twórców, w ryzach, żebyśmy pamiętali, że to jednak jest rynek i ręka kapitalizmu tutaj działa niewidzialna i trzeba zarabiać na tych grach. Ale oni będą zawsze mieli inne podejście do waszych gier, zawsze będzie podejście na zasadzie ograniczonego ryzyka. Nie chcemy wydawać więcej pieniędzy niż musimy i też oni zawsze pracują na siebie, przynajmniej w większości. Nawet jeżeli są, oni mogą być super fair w stosunku do was, to nie znaczy, że będą chcieli was wyrolować czy coś takiego, ale dla nich oni pracują na swoją markę, nie na waszą markę. Oni mogą chcieć, żebyście współpracowali z nimi długoterminowo, żebyście się robili dla nich gry, bo jesteście świetni, jasne. Ale musicie pamiętać o tym, że wydawca nie jest waszym przyjacielem, tylko jest wspólnikiem biznesowym. I ma o wiele większe doświadczenie niż wy będziecie mieli i o wiele łatwiej mu jest pewne rzeczy przedstawić tak, jakby to był olbrzymi nakład pracy, więc słuchajcie, to kosztowało nas 20 tysięcy dolarów koszty marketingu, bo zrobiliśmy wam trailer za 1000 dolarów i napisaliśmy 5 maili i zrobiliśmy press release. Taka jest nasza wycena, bo to często się do tego sprowadza. Oni korzystają z waszej niewiedzy. Więc o ile nie proponowałbym dzisiaj wam robienia self-publishingu, o tyle proponowałbym zrobienie części z tych rzeczy, o których opowiadałem, choćby po to, żebyście wy mieli pojęcie o tym, z czym to się wiąże, z czym, jaki jest realny nakład pracy wydawcy i potrafili z nimi też o tym negocjować, rozmawiać i też zobaczyć, kiedy oni się opierdzielają, kiedy czegoś nie robią tak, jak powinni, żebyście potrafili też jakby samodzielnie ocenić, czy coś się dzieje tak, jak się powinno dziać, czy nie. Bo dużo ludzi po prostu mówi, ja nie chcę się tym zajmować, macha ręką i często zostawia wydawcy pole do popisu, które zwykle nie jest najlepsze. Oczywiście to wszystko nie ma znaczenia, jeżeli wasza gra jest świetna i się sprzeda, to wydawca będzie dla was kochany, ale jeżeli się nie sprzeda, to wtedy mogą być poważne problemy. No, ale generalnie koniec końców nie musicie słuchać wszystkiego, co ja mówię, bo ja sobie opowiadam jakieś swoje historyjki. Musicie rozpatrzyć w swoim sercu i zdecydować sami na podstawie tego, co wiecie, jakie macie doświadczenie, jaką grę robicie i co chcecie osiągnąć. Czy jakieś pytania, to możecie pisać maile albo twitterować, chociaż na Twitterze nigdy mnie nie ma, więc... Ale nie. Dzięki wielkie.